Mam dosyć zimy, mam dosyć szarości, chcę koloru, niebieskości, różu, pomarańczu, czerwieni. Ja też. Natalia obiecała, że dzisiaj na pokazie zobaczymy wreszcie wiosnę. Było dni w tych ostatnich tygodniach, kiedy wydawało mi się, że czuć wiosnę w powietrzu i po prostu tak sobie myślałam, o matko, tak, to jest ten moment, niemożliwe, żeby mróz przyszedł jeszcze, przyszła wiosna, już. Jestem absolutnie w ogóle zachwycona. Nie mogę się doczekać w ogóle już, żeby się ciepło zrobiło. To, co dzisiaj widziałam, to takie właśnie motyle słoneczne i takie ciepłe i takie delikatne i tak na chwilę chyba było też w tym kraju, trochę bardziej kolorowo. Coś tak kojarzy morze, plaża, piękna kobieta właśnie w tej zwiewnej sukni, jakiś piękny, przystojny mężczyzna. Ja mam trochę ochotę poszaleć tej wiosny. Czyżbyś chciała popełnić największe szaleństwo, jakim jest ślub? Zastanawiam się nad tym, mogłabym wziąć ślub. Piękne. No i tyle wiosny, super. Nareszcie. Taki skręca bym spokojnie do ślubu mogła iść. Tak sobie wyobrażam, że na takim ganku, w takiej sukni jeszcze jakiś piękny mężczyzna. No po prostu cudownie. Powiedziałabym, że to jest taka alternatywa, troszeczkę taka ucieczka od tej bezy i tych loczków, które są w salonach. Teraz wszystko już jest dobre na ślub. Natomiast ja, jeśli mi się kiedyś zdarzy, to mam inne plany. Na pewno będzie hippie, ale raczej nie krótka. Nie, raczej jednak postawiłabym chyba na klasykę.